staram się wydobyć pestki z arbuza. Rąbka tajemnicy uchyla nagranie, które obiegło sieć, a na nim mężczyzna w odblaskowej kamizelce sędziego, który strzela do jednego z zawodników. I ruszyły pytania o charakter wydarzenia, o bezpieczeństwo i konsekwencje. Michał Niewodowski. Żyłce, choć pewnie nie taki jak widać, raczej edukacyjne. I wyszło jak wyszło. Film pojawił się w mediach społecznościowych i od strzała zdobył popularność. Była piękna wrześniowa sobota, panu z bydgoskiego klubu strzeleckiego Lok trafił do głowy pomysł. Jedną pestkę wydobyłam, więcej nie ma. Przecież w teorii strzelanie jest proste, jak słyszymy. Resztę arbuza zjem. Pełen profesjonalizm. Kamizelki są, napisy sędzia PZSS też. Z tym, że coś tu nie gra. To nie jest kamizelka sędziowska na pewno. Mamy pestkę, zabieramy ją. Polski Związek Strzelectwa Sportowego o organizowanym wydarzeniu nie został poinformowany. Co prawda, bydgoski klub ma licencję związku. Jeżeli by to była klubowa akcja szkoleniowa, no to klub poniesie wszelkie konsekwencje, łącznie z otrzymamy owoce. Na nagraniu widać, że naruszono zasady bezpieczeństwa. Przede wszystkim skierowano broń w stronę ludzi. Ale jest ryzyko, jest zabawa. Chyba jednak był. Zapytaliśmy o to instruktora strzelectwa. Właśnie tego bezpiecznika zabrakło w tym wydarzeniu. Gdyby żeby wydobyć pestki, jest trochę zabaw. Na strzelnicy Gotawy zajęła się komenda policji w Żninie. Pechowy strzelec poprosił o umorzenie postępowania. Sprawa jest w prokuraturze. 68-letni mężczyzna usłyszał zarzuty nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Próbowaliśmy dziś rozmawiać z bydgoskim klubem strzeleckim Lok, ale odmówił komentarza. Postrzelony mężczyzna czuje się dobrze. I jedno jest tylko w tej sprawie pewne. Nikt nie pomylił go z dzikiem. Z takiego naboju na mamy pozyskane. Michał Niewodowski, 19:30. I tak kończę o 19:30. Ja bardzo dziękuję. Już za moment jestem na Dobroszura. Przedaję Państwu na terenie dnia. Będzie na nie odpowiadał Artur Olech, prezes zarządu PZSS Kasza. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Zgodnie z obietnicą prezes zarządu PZU Artur Olech, witam serdecznie panie prezesie. Mam pozyskane nasiona z nieprawidłowościami w grupie arbuza. Widać, nie widać, nie widać. O, mam nasionka arbuza, które pokażę jak wysiewać. I do następnego wideo.